Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie na 19. finale Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Europejskiej. Dzisiejszy finał poprowadzą dla Państwa Janusz Nosek i Natalia Barska. Jak co roku wydarzenie skupia pasjonatów muzyki, śpiewu i pozytywnych klimatów. Tegoroczna edycja ma wyjątkowy wydźwięk, bo w setną rocznicę odzyskania niepodległości chlubnie akcentuje nasze narodowe osiągnięcia na artystycznej mapie Europy. Dodam, że dzisiejszą galę poprzedził finał konkursu plastycznego Perły Europy – Architektura Polska. Prace laureatów możecie Państwo podziwiać w holu szkoły, zaś wymogiem eliminacji konkursu piosenki było wykonanie utworu w języku polskim. Ale dość już o idei konkursu. Przejdźmy do powitania tych, którzy, dzięki którym konkurs z sukcesem odbywa się co rok, ciesząc się coraz większą popularnością. W tym roku do eliminacji przystąpiło 130 uczestników. Dziś usłyszymy 22 finalistów i wyłonimy zwycięzców. Jak co roku organizatorem uroczystości są Pałac Młodzieży imienia Orląt Lwowskich, 5 Liceum Ogólnokształcące imienia Wspólnej Europy i Instytut Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Poprosimy teraz współorganizatora i gospodarza dzisiejszego finału, panią Annę Struk, dyrektora 5 Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, o zabranie głosu i oficjalne otwarcie finału 19. Konkursu Piosenki Europejskiej. Prosimy o brawa. Witam Państwa bardzo serdecznie, po raz kolejny już, bo małe, takie małe oficjalne otwarcie nastąpiło w holu. Tym niemniej tutaj oficjalnie otwieram 19. finał konkursu Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Europejskiej. Nie ukrywam, że mam ogromny zaszczyt być współorganizatorem i gospodarzem dzisiejszego spotkania. A że bycie gospodarzem zobowiązuje, w związku z powyższym postaram się mówić krótko i treściwie, żeby nie zabierać cennego czasu artystom i gościom. Szanowni Państwo, kilka słów może na temat idei konkursu. Nie ukrywam, że taką najważniejszą i najcenniejszą, dwie właściwie takie myśli były. Pierwsza to taka naturalna chęć uczestnictwa w europejskim dorobku kulturowym, którego jesteśmy nieodłączną częścią, ale również chęć podkreślenia i propagowania naszego rodzimego, wspaniałego dorobku artystycznego, abyśmy mogli pokazać, przypomnieć młodym, bo mamy się czym szczycić, jeśli chodzi o naszą rodzimą muzykę. Przypomnę, tak jak tutaj już Janusz wspomniał, że elementem eliminacji była właśnie piosenka w języku polskim, stąd też część wykonawców pewnie w tym języku również będzie śpiewało, chociaż wiem, że będą również wykonania obcojęzyczne. Szanowni Państwo, bardzo ważnym elementem, a właściwie taką ideą przyświecającą konkursowi jest promowanie młodych talentów. Nie ukrywam, że część z osób, które debiutowało właśnie na tej scenie, w dorosłym życiu związało się z muzyką, ze śpiewem, ze sztuką generalnie, już w życiu dorosłym, na co dzień. Także to też jest fajna sprawa, uważam, promowanie naszych wspaniałych, utalentowanych młodych ludzi. Dodam, że każdego roku konkurs rozwija się i skupia coraz większe grono chętnych uczestników, młodych, wspaniałych artystów. Tak jak powiedziałam tutaj wcześniej, 130 osób podeszło do eliminacji. W tym momencie obejrzymy 22 występy. Każdego roku mamy przyjemność gościć zacnych tutaj uczestników, ale przede wszystkim gości. Chciałabym powitać bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym panią marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Wioletę Książką-Syśl.
gorąco witam pierwszego zastępcę prezydenta, pana Jarosława Słomę. Jest mi niezmiernie miło gościć kuratora warmińsko-mazurskiego, pana Krzysztofa Marka Nowackiego. Bardzo serdecznie, bardzo ciepło po raz kolejny witam prorektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pana profesora Jerzego Przyborowskiego. Bardzo ciepło, jak co roku, witam wiceprzewodniczącą Rady Miasta, panią Monikę Rogińską-Stanulewicz. Wielkie, wielkie podziękowania dla naszych zaprzyjaźnionych dyrektorów szkół i placówek, którzy pomimo natłoku obowiązków znaleźli chwilę, aby z nami świętować dzisiaj. Bardzo serdecznie witam dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, pana Janusza Samara. Bardzo serdecznie witam dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół. Panią dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego, panią Jolantę Skrzypczyńską. Bardzo serdecznie witam dyrektora szkoły podstawowej numer 33, panią Edytę Balbuzę-Szarotę. Gorąco witam dyrektora szkoły podstawowej numer 34, pana Marka Wąsika. Cieszymy się, że jest z nami dyrektor szkoły podstawowej numer 32, pani Ewa Kamecka. Wielkie podziękowania, że znalazła chwilkę mimo natłoku obowiązków pani dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Chlebarku Wielkim, pani Jolanta Maciejewska. Szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że są z nami najważniejsi uczestnicy dzisiejszego wydarzenia. Chociaż nie wiem, kto najważniejszy. Nie, zacznę rzeczywiście od uczestników, czyli od młodzieży, która z całego województwa dotarła do nas wraz z opiekunami, aby cieszyć nas tutaj swoim występem. Nie ukrywam, że zacne grono specjalistów będzie oceniało ich właśnie tutaj poczynania. Pozwolę sobie przedstawić nasze wspaniałe jury. Drodzy Państwo, przewodniczący jury, pan doktor habilitowany Grzegorz Lewandowski. Że pan Grzegorz Lewandowski jest specjalistą od emisji głosu na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Członkiem jury jest również pani magister Iwona Łazicka-Pawlak, wieloletnia animatorka kultury, dyrektor Pałacu Młodzieży w Olsztynie. I uważam, że właśnie to dzięki takiej owocnej współpracy z Pałacem Młodzieży, dzięki życzliwemu wsparciu pani dyrektor, dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników, ten konkurs ma możliwość, ma szansę odbywać się co rok i z coraz większym, że tak powiem, rozmachem. Także pani dyrektor, z tego miejsca wielkie podziękowania za pani zaangażowanie. Bardzo dziękuję. Zacnym członkiem jury jest również pan doktor habilitowany Leszek Szarzyński, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dyrektor Instytutu Muzyki. Dzień dobry. Członkiem komisji jest również pani Grażyna Drochomirecka-Obarska, absolwentka szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w klasie wiolonczeli, chórzystka, również muzyk, a w tej chwili nauczycielka języka hiszpańskiego w 5. liceum ogólnokształcącym. Witamy serdecznie Natalię Mularonek, członek jury, absolwentka 5. liceum ogólnokształcącego w Olsztynie, wielokrotna laureatka konkursu piosenki europejskiej, uczestniczka półfinału telewizyjnego show Mam Talent. Witamy pani Natalio. Mówiąc o tych uczestnikach
konkursu naszego, którzy związali swoją przyszłość z muzyką i robią wspaniałą pracę i cieszą nas i osiągają sukcesy, miałam na myśli m.in. właśnie panią Natalię. Szanowni Państwo, nie ukrywam, że konkurs nie mógł odbyć się bez ogromnego zaangażowania pana Mirosława Piekuta. Jest to wicedyrektor Pałacu Młodzieży. Wspaniały człowiek, który zawsze mnie wspiera w organizacji tej uroczystości. I czasami długo SMS-ujemy i mailujemy o różnych dziwnych porach. Panie Mirosławie, bardzo panu dziękuję, że pan odbiera ode mnie mail o 23. Bardzo dziękuję. Kochani, witam bardzo serdecznie pracowników 5. Liceum Ogólnokształcącego. O, i jeszcze jedna tutaj pani dyrektor nam się pojawiła. Pani dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących numer 5, pani Barbara Rapińczuk. Pani Basiu, bardzo serdecznie witamy. Cieszymy się, że pani dotarła na czas. Cieszę się, że jest z nami młodzież 5. Liceum Ogólnokształcącego. Kochani, nie mieliście jeszcze do tej pory możliwości obejrzenia, wysłuchania tego koncertu, ponieważ jesteście uczniami najmłodszych klas naszej szkoły. Tym niemniej jestem przekonana, że będziecie zachwyceni i poziomem artystycznym, i za rok kogoś z was tutaj na tej scenie będziemy podziwiać. Cieszy mnie obecność mediów. Dziękuję serdecznie, że przedstawiciele mediów znaleźli czas. Pan Wacław Brudek, przedstawiciel Olsztyn24. Także kochani, będziecie mogli podziwiać swoje osiągnięcia, dokonania również w mediach. I tutaj, jeśli chodzi o fotografię, wspiera nas pan Piotr Targoński, niezwykle utalentowany artysta fotografii. Więc na pewno będzie piękna fotografia. Z mojej strony to tyle. Obiecałam, że będzie krótko, wyszło trochę dłużej. Oddaję głos naszym prowadzącym. Dziękuję bardzo i życzę wspaniałych wrażeń.